Cześć kochani, witam was z łóżka. Ja się jest po drugiej stronie pokoju w swoim łóżku, ale niech was to nie zmyli, on tam nie spał. On po prostu teraz się tam bawi autkami. No, więc witam was w kolejnym vlogu. Zaraz jadę do lekarza, żeby zbadał mi to ciśnienie i wtedy będzie decydował, co ze mną dalej. Mam nadzieję, że nie położy mnie do szpitala, więc... Trzymajcie za to kciuki, bo naprawdę bardzo, bardzo nie chcę leżeć w szpitalu. No więc dobra. Kończę na razie. Chciałam się z wami przywitać i muszę się ogarnąć, bo nie wyglądam zbyt dobrze. Chociaż i tak nie ma tragedii. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Ja już jestem w aucie. No, jak widać, nie za bardzo się ogarnęłam, bo stwierdziłam, że mogę płakać, jak mi da skierowanie do szpitala, więc nie będę się malowała, nie będę wydziwiała, więc tylko uczesałam się, ogarnęłam trochę twarz, umyłam i jadę. Trzymajcie kciuki, bo ja się już zaczynam stresować, a nie powinnam się stresować, bo to wcale nie pomaga na moje ciśnienie, więc obawiam się, że no. Dobra, jadę. Jadę, już nie myślę. Dobra, mój lekarz się trochę zlitował nade mną. Nie dostałam skierowania do szpitala, ale mam dużo skierowań na badania, więc będę musiała zrobić, sprawdzić, czy wszystko ok. No, ale dobrze, wracam do domu. Już chciałam płakać, że ten, bo miałam bardzo wysokie ciśnienie, ale no, wracam do mojego synka. Jestem w domku z moim synkiem. Je Jasiu bułeczkę sobie. I idziemy zaraz spać. Oboje. Bo ja po prostu jestem taka zmęczona, tak mi się spać chce. Już mam dość tego, serio. Ciągle jestem śpiąca. No. Chciałam zmontować vloga wczorajszego, którego nagrywałam i wam wrzucić, ale chyba to zrobię później, jak już Dominik wróci. Tak myślę. Bo naprawdę jestem teraz taka śpiąca. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Może się położę, nie będę chciała już spać. Wiecie, różnie to bywa. No. A tu mój synek je bułkę słodką z jabłkiem. Tak? Co tu tata przyniósł? Tata, co ty przyniosłeś dobrego? Mogę wyjadać teraz kukurydzę. Mniam, mniam, mniam. Dzisiaj znowu oglądamy mecz, ale już wam dzisiaj nie pokażę. No znowu będę musiała edytować specjalnie tylko, bo wczoraj dodałam normalnie, jak pokazuję tam telewizor i przyszło do mnie powiadomienie, że FIFA zablokowała mój filmik przez to, że pokazałam kawałek meczu. Więc teraz już wam nie pokazuję, ale oglądamy. Poganiają mnie, nawet kawy nie mogą do końca wypić. Nie narzekam. Tylko narzekasz. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer. Przyjechaliśmy, nie wiem czy mówiłam, przyjechaliśmy do Media Expert, tak? To jest Media Expert? Tak. Bo Dominik kartę do tej kamerki chce kupić, która leży. Kamerka, Dominik kupił kamerkę i ona leży.
Wiesz co, no... Jasiek, co ty tu rozrabiasz? Co ty tu rozrabiasz? Halo? A kierownicę znalazłeś? Mam wrócić do auta, bo normalnie nie mogłam stać. Masakra. Męcząca jest ta końcówka ciąży, wam powiem. No ja teraz w ogóle wczoraj był dzień, w którym urodziłam Jasia. W sensie dokładnie tydzień i dzień. Czyli 36 tydzień ciąży i 5 dzień. Dokładnie tak urodziłam Jasia, więc mogę mówić, że jeszcze tak daleko w ciąży, jak teraz, nie było. No. Więc super. Jeszcze trochę mi zostało. Pojechaliśmy jeszcze do Biedronki. W sumie to kupiliśmy same owoce, warzywa i tuńczyka. No i jeszcze kupiłam kolorowankę, bo ma kredki Jasia, nie ma kolorowanki. Więc zaraz będzie miał. Co, panie Janie? No, dzięki. Teraz arbuza tata da. Ja się przespałam, co chyba widać. Domin standardowo ogląda mecz. A ja teraz będę synkowi naszemu robiła placuszki bananowe do jedzenia. Dawno nie jadł w ogóle banany. Zobaczcie, jaki ciekawy smak herbaty wczoraj kupiliśmy. Ciekawe, czy będzie dobry. Muszę zobaczyć. Spróbujemy teraz. Pachnie bardzo ładnie, więc mam nadzieję, że coś tak smakuje. A tutaj jest kolacyjka dla Jasiulka. To do mnie tupta. Zobacz, no kolacja dla ciebie, słoneczko. Proszę. Oj, uwaga. Chyba jeden z gorszych vlogów na moim kanale. Ale tak fatalnie się czuję. I wiecie co, właśnie chciałam powiedzieć, że to taki trochę był zamysł tego, tych filmików codziennych, żeby właśnie pokazać, jak to naprawdę wygląda ta ciąża, a szczególnie końcówka. No bo jest ciężko, naprawdę powiem wam, jest ciężko. Jestem taka zmęczona cały czas, najchętniej bym cały czas spała. Tu mam tą herbatę, zobaczymy teraz, czy jest dobra. Wiecie co, nie czuć za bardzo, że to jest morela albo winogron. Po prostu czuję, że to jest biała herbata. Może inaczej jakbym posłodziła, ale ja nie słodzę takiej herbaty, więc nie wiem. O Jezu, że tak ciemno się zrobiło. Dominik poszedł z Jasiem na górę, ja tam muszę zaraz do nich pójść, bo dzisiaj ja kładę spać Jasia, więc... Ale... Ciężko, końcówka ciąży jest naprawdę ciężka, więc... Jeszcze tak daleko w ciąży nie byłam, tak jak wam mówiłam. Więc no, jutro nie będę nagrywała vloga, jutro sobie odpuszczę i po prostu nagram dwa filmiki, które planowałam dodać właśnie w tym miesiącu. I to będzie właśnie imiona, które nam się podobają, ale ich nie użyjemy. I w następnym vlogu wam powiem, jakie to będzie imię w końcu wybrane nasze. I kolejnym filmikiem też haul, bo mam dużo ciuszków nowych, więc pomyślałam, że nagram haul. Więc nagram te filmiki i dodam je po prostu zamiast vloga w któryś dzień właśnie, w środę. No, bo jutro nie będę nagrywała, bo się nic nie będzie działo ciekawego pewnie. Więc no, dobra, lecę do moich chłopaków. Ja mam ogromną zachciankę, chyba wam już mówiłam w którymś vlogu, na nektarynki. Boże, ja bym mogła je jeść i jeść. Po prostu mam taką zachciankę ciążową na nie. Tak samo miałam z Jasiem w ciąży. I'm not sure enough.